Zacznijmy od tego, że jestem tole... No nie, czekajcie, nie ta formułka. Zacznijmy od tego, że Ekola wygrała event i szczegóły przedstawię wam jutro, jakie są z tego profity. A także nie ma nowego samochodu. Po raz kolejny, drugi tydzień z rzędu. A teraz tradycyjnie kasyno. I tutaj znajduje się Tempesta w kolorze czerwonym. A w klubie samochodowym jest pojazd jeden z najlepszych. Terenowych oczywiście. Vagrant. Polecam sobie go zdobyć. Jedyne co byście zrobić to uwaga, uwaga, zająć pierwsze miejsce 4 dni z rzędu w wyścigach ulicznych. Polecam robić to sobie ze znajomkiem. Robicie to w 2 osoby, wygrywa jedna, potem druga. I robicie tak 4 dni z rzędu i macie pojazd zajebisty za darmo. Jak najbardziej warto. Powtarzam, najlepszy, a raczej jeden z najlepszych pojazdów terenowych w grze. A do testowania jest Savestra, Comet SR, a także Ardent. No chyba, że grasz do nowej generacji konsol, wtedy jest także The Best 8 w wersji HSV. W luksusowym salonie mamy SM722, pojazd najnowszej aktualizacji, a także Tesseracta, super samochód, który jest elektrykiem. A u Simona mamy go-karta, Dinka Veto Modern, Peyote Gasser, Anis Helion, Easy Sport, a także Omnisa. Na mapie pojawił się kompletnie nowy znacznik, jest to seria społeczności, jak ktoś ma sponsorka, to pewnie już wie, na czym to polega, bo robiłem już o tym materiał. Jest taka nowa inicjatywa Rockstara na takie zatwierdzone akcje i dodatkowo są nowe możliwości przy tworzeniu map. Na przykład przy tworzeniu deathmatchu teraz będziesz miał więcej możliwości, na przykład będziesz mógł dać obszar, który się skurcza, niczym Battle Royale. Albo będziesz mógł zwiększyć jakieś inne tam wartości. Po prostu Rockstar robi taki pseudotryb kreatywny z Fortnite w GTA. Przechodzimy sobie teraz do zniżek i standardowo na początku polecimy sobie z nieruchomościami. Więc wchodzimy sobie na tą co stronkę. Następnie klikamy dalej. I teraz wszystkie biura są aktualnie taniej o 50%. Powtarzam, 50%. I ktoś myśli sobie, okej, okay, tyle. Nie, nie tyle. Bo jak wejdziesz sobie dalej, to zobacz, masz tutaj różne wystroje i one są aktualnie taniej o 40%. To samo jeżeli chodzi o schowek. Safe. A także oczywiście mieszkanie. To wszystko kupisz sobie o 40% mniej, więc możesz sporo zaoszczędzić. A jak nie wiesz, który wystrój sobie wybrać, który będzie ci pasował, to polecam zobaczyć sobie mój materiał. Macie go w karcie, w którym pokazałem wam wszystkie wystroje wraz z hajs na podłodze i bez. Więc możecie sobie zobaczyć, który wam właśnie wystrój będzie pasował, zamiast po prostu wydawać głupie pieniądze. Link w karcie, powtarzam. Jak masz biuro, to przydałoby się coś tutaj zarobić. A do tego potrzebujesz nieruchomości. Nie uwierzysz, jest ona aktualnie taniej. Proszę bardzo, wchodzimy sobie w specjalny ładunek. Mapa magazynów. I teraz, wszystkie te magazyny, które tutaj się znajdują, małe, średnie, duże, są taniej o 40%. Nie wiem oczywiście procent lokalizacji, które ja mam. Macie je na zielono pokazane. I oczywiście od nowej aktualizacji pojawiła się nowa opcja zdobywania ładunków przez naszych pracowników. Normalnie kosztuje to 7,5 tysiąca, teraz zapłacisz tylko i wyłącznie 3750, czyli jest taniej o 50%. Czas na pojazdy. I może na początek polecimy sobie z Warstockiem. Tutaj mamy dwie zniżki dostępne. Pierwsza z nich znajduje się troszeczkę niżej. Już ją prawie mamy. Jest to zniżka na Ardenta. I dokładnie zapłacimy za niego 40% mniej. A za Boxwile'a zapłacicie 30% mniej. Więc zniżka jest mniejsza. Ale moim zdaniem ten pojazd każdy z was powinien posiadać. Dlaczego? Dlatego, że to jest idealny pojazd na takie krótkie awki, na których zarobisz. Szczególnie teraz, kiedy cały czas obowiązuje premia raz dwa na ruchomą, znaczy ogólnie, na zadanie VIP-a. Patrzcie, jak macie ten wóz kupiony, odpalacie sobie menu interakcji, zadania VIP-a, ruchomą forteca i respił wam się od razu pojazd. I ten pojazd respił się mi tutaj, proszę bardzo, więc sobie do niego podlatuję. Tutaj na dole czas mi odlicza, misja się zacznie nawet jeżeli do tego pojazdu nie wsiądę, ale warto wsiąść, bo dlatego, że wtedy dostaniecie więcej hajsu o 5000, a także więcej expa, prawda? Więc siadamy i od razu stąd sobie uciekamy jakby co, bo boty będą nas atakować, ale kiedy będziemy siedzieć w środku, to będą atakować pojazd, więc pojazd będzie dostawał obrażenia, uszkodzenia i będzie przyc. Ale kiedy odjedziemy sobie, to boty się zrespią, ale będą stać koło pojazdu i go kompletnie nie będą atakować. Zobaczcie, boty się zrespiły. A idę sobie po herbatkę, bo sobie zrobiłem, a do tej pory nie przyniosłem sobie szklanek.
Więc tak, szklanek, dwie robię sobie naraz. Więc ja ze dwóch, a hajs mi się tutaj wbije. I pana to gościu. Zawczajnie normalnie dostałem teraz 65 koła, a także Exig pad, więc polecam w ten sposób działać. Lecimy dalej, legendary może tym razem. I tutaj w kategorii dwudrzwiowej jest taniej Tesseract. Zapłacicie za niego 30% mniej. Comet SR, piękny Porszak, za 40% mniej. I Savestra także 40% mniej. U Benego także mamy dostępną zniżkę. Wchodzimy sobie tutaj na jego stronkę. Następnie asortyment. Zjeżdżamy sobie w dół i mamy pojazd Comet. I on jest w normalnej cenie, ale właśnie jest przeróbka do wersji Retro Custom. I aktualnie za to zapłacicie 40% mniej. I ostatnie zniżki znajdziemy w Bida sklepie. Więc wchodzimy sobie tutaj. I teraz w kategorii dwudrzwiowe mamy pojazd, który nazywa się Maxwell Asbo. I aktualnie jest on taniej o 40%. Do tego mamy Easy Sport. I ten pojazd także jest taniej o 40%. A w kategorii motocykle znajdziesz BF400, taniej o 75%. I jeżeli nie masz tego pojazdu w swojej kolekcji, to jak najbardziej warto z tej promocji skorzystać. Bo jest to jeden z lepszych pojazdów terenowych w grze także. Podobnie jak Vagrant, tylko tutaj macie akurat motocykl. Motor. No i teraz przechodzimy sobie do premii. Odpalamy nasze menu online. Akcje, rodzaje akcji stworzone przez Rockstar. Następnie wyścigi kaskaderskie. I tutaj mamy wyścigi Hot Ring, które są dalej na premii razy 3 hajs i razy 3 RP. Do tego, jak się teraz cofniemy minimalnie, to mamy coś takiego jak akcje społeczności. I tutaj Rockstar jak na razie dał tylko i wyłącznie 6-7 wyścigów, które zostały stworzone przez graczy. I aktualnie one są na premii raz 2 hajs i raz 2 RP. I ten wyścig wygląda nawet całkiem ciekawie. I tak naprawdę to już tyle. Nie ma nic więcej, znaczy jest jeszcze kilka rzeczy związanych z finałem eventu Sprang vs. Ekola, ale o tym będzie materiał jutro, więc teraz ja się żegnam. Siemna, cześć, elo!